Agnieszka Woźniak-Starak, 41 lat. Za pośrednictwem swojego Instagrama poinformowała, że wraca do pracy. Dziennikarka zdradziła, czym teraz się zajmie. To już pewne. Agnieszka Woźniak-Starak kilka miesięcy temu przeżyła ogromną tragedię. Jej mąż Piotr Woźniak-Starak, 39 lat, zginął na jeziorze Pisano. Dla dziennikarki był to potworny cios. Gwiazda podjęła wówczas decyzję o wycofaniu się z życia publicznego. Agnieszka zrezygnowała z pracy, a także zawiesiła swoją aktywność w social mediach. Na szczęście w tych trudnych chwilach mogła liczyć na przyjaciół, którzy ją wspierali. Zbawienne okazały się także wielogodzinne rozmowy z mamą Piotra. Agnieszka i teściowa zawsze miały dobry kontakt, a tragiczne wydarzenia tylko je zbliżyły. Dziennikarka po utracie ukochanego długo nie pokazywała się publicznie. Pierwszy raz od tragedii można było ją zobaczyć dopiero na premierze filmu jej męża. To właśnie tam razem z teściami podziwiali ostatnie dzieło Piotra Woźniaka-Staraka. Później gwiazda zdecydowała się udzielić wywiadu Dorocie Weilelman, 58 lat, który został wyemitowany w Dzień Dobry TVN. We wspomnianym materiale Agnieszka zapowiedziała, że nie wróci do pracy w telewizji, gdyż kosztowałoby ją to zbyt wiele. Teraz jednak Agnieszka Woźniak-Starak oficjalnie zapowiedziała swój powrót. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie z gór, gdyż to właśnie tam spędzała ostatnie miesiące. Pora wracać, napisała lakonicznie gwiazda. Tymi słowami dała jednoznacznie do zrozumienia, że jest gotowa na powrót do pracy. Publikując post oznaczyła również internetową stację radiową, potwierdzając tym samym, że plotki dotyczące jej pracy w rozgłośni są prawdziwe. Woźniak-Starak będzie prowadziła live stylową audycję w Nawiące.radio. Pod opublikowanym zdjęciem posypała się lawina komentarzy. Nową fotkę skomentowało wiele polskich gwiazd, które trzymają kciuki za powrót dziennikarki do pracy. Aga, zadowolenia z tej roboty. Trzymam kciuki, napisała Anna Kalczyńska. Mamy nadzieję, że praca w radiu sprawi Agnieszce dużo radości.